Więc pełno było świątyń oczywiście, a zora była dekorowana różnymi rzeźbami, które tam widzieliście. Mhm. Widzieliście w muzeum, oczywiście więcej rzeźb pochodzi z epoki rzymskiej, czyli 46 rok do epoki bizantyjskiej. Tam widzieliście tą piramidę bizantyjską z XII wieku. Archeolodzy pod świątynią znaleźli taki korytarz tajnych przejść. Wszyscy się dziwią, archeolodzy, czemu one służyły, więc prawdopodobnie pielgrzymi, którzy prosili o łaski Apollona, odsłuchiwali te modlitwy i być może wykorzystywali to gdzieś tam w mieście, spotykając pielgrzymów. Także tutaj pod świątynią jest taki labirynt tajnych przejść do głównego ołtarza Apollona, który jest przedstawiony w marmurowej rzeźbie. Z tymi takimi właśnie promieniami, jak widzieliście w muzeum, idącymi z jego głowy. Tutaj właśnie ołtarz Apollona i tutaj składano prawie 1000-1500 wołów, więc wszyscy kapłani byli bardzo zapracowani podczas święta Apollona, dlatego że musieli tyle wołów, owiec zabić, ofiarować świątynię. Oczywiście podczas takich świąt grillowano te mięso. Każdy mógł mięso znaleźć za darmo, tak? Mięso nie było takie tanie tutaj, dlatego że nie było nawozów sztucznych, tak? Więc trzeba było, mięso się jadło, raz na jakiś czas będzie się jadło ryb, warzyw, owoców, tak? Więc każdy uczestniczył w takim święcie, żeby najeść się do syta. Tak wyglądała tutaj, tak wyglądała agora, tak? Jest to sklep agora? Tak. Tutaj mamy amfiteatr, zobaczycie Odeon Herodos Atticusa, tu mamy teatr rzymski. My wchodziliśmy tędy, tak? To jest świątynia Augusta i Oktawii, czyli Cezarów. Tam czczono Cezarów. Tutaj mamy świątynię Apollona, tutaj mamy drogę do portu w Lachio, drogę lachijską. Tu mamy Propyleję, czyli tą bramę główną i te dwie rzeźby przedstawiające tych więźniów właśnie podtrzymywały kolumny. A tu mamy trybunę i z tej trybuny głosił święty Paweł Ewangelię. Zresztą chociaż trybuna służyła temu, żeby ogłaszać różne zarządzenia cesarskie. I dookoła wszędzie supermarkety, czyli stoły, kolumnady przykryte dachem, żeby... To my gdzieś jesteśmy tutaj, tak? My jesteśmy teraz tutaj. O, tutaj. Tutaj, a tutaj w dole jest właśnie droga lachijska, a tutaj przed nami ołtarz, tak? Ale pisze, że jesteśmy tutaj. To jest chyba mapa. Czyli tutaj, tutaj jesteśmy, no tu. Czyli przed nami jest tak, jakby te kolumny by były, czy za nami? Nie, tutaj są te kolumny. Tutaj. My jesteśmy, o tutaj z boku dokładnie. My teraz fejsujemy agorę. Tu jesteśmy. Tu były wszędzie stoły, czyli supermarket północny, południowy, agory i tak dalej. No i tutaj przedstawiają, że piękne rzeźby były. To część tych rzeźb, które się zachowały, oglądaliście muzeum, cała reszta była rozkradziona przede wszystkim przez Rzymian. Tak? A tutaj jest sadzawka Pireneja, gdzie tutaj zaraz tam pójdziemy, gdzie prawdopodobnie pierwsi chrześcijanie, którzy słyszeli Ewangelię, byli chrzczeni, tak? A mnóstwo się tutaj ochrzciło pogan, którzy wierzyli Ewangelii. Teraz chodźcie tam na trybunę, do miejsca, gdzie głosił, na tam trybunie głosił święty Paweł Ewangelię do pogan, nie do Żydów, bo wiecie, co powiedzieli, jak wam powiedziałem. I jest tam też taki kamień, taki cokół, gdzie na każdej agorze rzymskiej taki cokół miał taką okrągłą klamrę przymocowaną do wyboru, gdzie wymierzano publicznie kary. I przy takim cokole w Jerozolimie Jezus był sądzony i biczowany. I tam zobaczycie cokół koryński. To tak jest, że się to powie. Też? Od świątyni Apoloniusz. Trzymaj, nie, bo ja już mam tyle kamieni. Tak. Dlatego mi się wydaje, że właśnie tutaj jeden rzecz święty Paweł chodził, no nie? Mógł któryś nawet mógł nastąpić. Ja myślę, że on kopnął ten kamień. Jesteśmy. Masz. Tak, jak to był problem.
będzie po prostu świątyni, zobaczymy. Wańska. Miały drogę powrotną dosyć trudną, nie? Więc musiały mieć bardzo, bardzo dobrze zbudowane nogi. No i też jest taka Afrodyta Kalopigi, czyli piękna noga. Prawdopodobnie to była Afrodyta opiekunka tych psów Koryntów. To miała takie umieśnione, pięknie zbudowane nogi. To musiała też kiedyś może sama schodzić do miasta i schodzić z powrotem na Wielką Górę, by pobłogosławić współżyciem z nią pielgrzymów. Afrodyta, tak? Musiałoby strasznie dużo takich dzieci niewiadomych ojców. No tak, no na pewno. No i żeby takie, wiesz, było zwrócić. Bękarty po prostu. Tak, no dużo, na pewno. Dobra, na czyje dzieci. Więc to też jest taki trybuna, która przecież jest zbudowana w kościół. To nie jest zapawa, ale myślę, że to wszystko to zostało zniszczone, rozebrane też. No jest tam taka tablica upamiętniająca pobyt świętego Pawła. I to, że głosił właśnie na tej winie, tak? Wina to inaczej trybuna, miejsce podniesione, to była tam różnego rodzaju zakrytu. Wina trybuna jest pusta, na górze i pełno winy jest. Taka pusta takiego kajparku. I stąd przed prokonsulem Galią. I tu widzicie właśnie ten taki marmurowy cokół, który był zawsze przed każdą trybuną, tak? I przy tym cokole zielono kary chłosty. Także w Jerozolimie był podobny i Jezus był chłostany przy takim cokole, jak tutaj widzicie. Gdzie dokładnie tutaj tak? To jest Dema, to była ta trybuna, tak? Tam z tyłu ona pięknie była zabudowana, rzeźbami i tak dalej. Są tam schodki, każdy sobie wchodził i głosił. A tutaj oczywiście ten marmur jest zniszczony, więc nie ma tego metalowego kręgu, do którego przywiązywano skazanych, tak? Kiedy się tylko wygłosił? Tak, ja mówię. Cień. Co? Kiedy się tylko wygłosił? Nie słyszałam. Tak, coś tutaj stało.